Z Komitetu Wyborczego Wyborców Elżbiety Kudaj wystawiona zostanie lista kandydatów do Rady Miasta. Sama kandydatka na prezydenta miasta mówiła wczoraj o programie wyborczym wypracowanym wspólnie przez komitet. Program wyborczy zawiera cztery takie główne moduły. Są to przede wszystkim gospodarka i rozwój, program dla seniorów i osób niepełnosprawnych. W programie zawarte są również postulaty związane z edukacją, kulturą, rekreacją, sportem, a także bezpieczeństwem. Wczoraj kandydatka opowiedziała o dwóch propozycjach. Pierwsza to rower miejski. Na początek miałoby powstać 5 stacji. Zobowiązuję się, że jeśli zostanę prezydentem miasta Bełchatowa, to na początku roku kalendarzowego powstanie 5-6 stacji roweru miejskiego. Będą one usytuowane m.in. na osiedlu dolnośląskim, na osiedlu Przytorze, osiedlu Binków, w centrum miasta, no i oczywiście przy rynku Grocholskim. Seniorom kandydatka proponuje programy profilaktyczne. Deklaruje, że będzie się starać doprowadzić do powołania oddziału geriatrycznego w szpitalu lub specjalistycznej poradni. Chce też, by działający Cafe Raj był nie tylko miejscem spotkań, ale też i placówką, w której seniorzy będą mogli uzyskać kompleksową pomoc. W mieście Bełchatowie są już pewne takie działania, które skierowane są bezpośrednio do tej grupy społecznej. Jest m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest również Cafe Senior, ale ja chciałabym stworzyć na przykład w Cafe Senior coś na rodzaj takiego swoistego centrum dla seniorów, w którym każdy będzie mógł znaleźć rozwiązanie dla nurtującego go jakiegoś problemu. Będzie mógł załatwić swoją sprawę poprzez merytorycznego pracownika, który czuwał tam będzie nad tą grupą społeczną, będzie mógł rozwiązać swój problem, będzie mógł uzyskać poradę dotyczącą jakiejkolwiek tam sprawy urzędowej. Generalnie powinien w tym miejscu otrzymać taką kompleksową pomoc od A do Z. Mówiłam już wcześniej, że nie powinno się składać, szanowni państwo, obietnic bez pokrycia, a szczególnie w stosunku do takiej grupy społecznej, która ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy, powinno tę grupę społeczną otoczyć szczególną troską i opieką i wprowadzić takie mechanizmy, które po prostu ułatwią im codzienne życie. To pierwsza konferencja poświęcona programowi. Za tydzień kandydatka przedstawi swoje pomysły na ożywienie gospodarki i poprawę funkcjonowania spółek miejskich.